Odrodzenie w Polsce. Odrodzenie na ziemiach polskich w XVI wieku stanowiło niezwykle dynamiczny okres, który przyniósł wiele zmian, zarówno kulturowych, społecznych, jak i gospodarczych. Jednym z kluczowych wydarzeń było uzyskanie przez Polskę dostępu do morza, co znacząco ułatwiło rozwój handlu i wymianę kulturalną z innymi krajami. Ideologie renesansowe dotarły do Polski głównie za sprawą kontaktów handlowych, dyplomatycznych oraz migracji intelektualistów i artystów. Coraz liczniejsza obecność obcokrajowców, zwłaszcza Włochów, którzy przybywali do Polski w celach handlowych, naukowych czy artystycznych, przyczyniła się do przekazu idei renesansowych na ziemiach polskich. XVI wiek w dziejach Polski nazywany jest złotym wiekiem głównie z powodu wielu osiągnięć w dziedzinach kulturalnych, naukowych i politycznych. To okres stabilności politycznej, ekspansji terytorialnej oraz rozwoju sztuki i nauki, który w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie tożsamości narodowej. W tym okresie literatura polska rozwijała się dynamicznie. Mikołaj Rej był jednym z czołowych przedstawicieli literatury polskiej renesansu, znany głównie z twórczości satyrycznej i moralistycznej. Natomiast Jan Kochanowski, uważany za najwybitniejszego poetę epoki renesansu w Polsce, stworzył wiele utworów lirycznych, dramatycznych i epickich, które do dziś są uznawane za klasykę literatury polskiej. W XVI wieku ukazało się pierwsze tłumaczenie Biblii na język polski dokonane przez Jakuba Wójka. Jest to znaczące wydarzenie, które umożliwiło szeroki dostęp do Świętej Księgi Chrześcijaństwa na ziemiach polskich, przyczyniając się do rozwoju kultury i religijności. Królowa Bona i Zygmunt I Stary byli postaciami kluczowymi w Polsce XVI wieku. Bona, jako włoska księżna, przyczyniła się do szerzenia wpływów kulturalnych i artystycznych Włoch na ziemiach polskich. Zygmunt I Stary był jednym z najwybitniejszych władców Polski, który przyczynił się do stabilizacji kraju oraz rozbudowy Wawelu w stylu renesansowym. Uczynił go swoją rezydencją królewską. W XVI wieku, wraz z dynamicznymi kontaktami handlowymi i kulturalnymi z różnymi regionami Europy, do Polski zostały sprowadzone liczne nowe gatunki warzyw, które dotąd nie były znane na tych ziemiach. Wśród tych nowości znalazły się między innymi Kalafior, Szpinak, Seller i Por, które dziś są powszechnie znane jako włoszczyzna. Wawel, zamek w Krakowie, został rozbudowany w XVI wieku w stylu renesansowym, co wpłynęło na jego wyjątkowy charakter architektoniczny. Arrasy, czyli wielkie gobeliny przedstawiające sceny z życia dworskiego i mitologicznego, zdobiły wnętrza zamku. Nazwa Arras Pochodzi od miasta Arras we Francji, które było znane z produkcji tego typu ozdobnych tkanin. Rozwój nauki w XVI wieku był również znaczący. Przewrót kopernikański, zapoczątkowany teorią heliocentryczną Mikołaja Kopernika, oznaczał rewolucję w myśleniu o budowie wszechświata, przesuwając Ziemię z centrum układu planetarnego. Ten przewrót w nauce przyczynił się do głębszego zrozumienia kosmosu i zmienił sposób, w jaki ludzie postrzegali świat. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli film spełnił Twoje oczekiwania, daj lajka i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube.